witam serdecznie w naszej odświeżonej wersji Fish Expressa. Prosiliście nas w komentarzach na Facebooku, żeby Fish Express nie był tylko i wyłącznie o naszym klubie, czyli o Władek Team. Oczywiście nie ma najmniejszego problemu, robimy Fish Expressa dla Was, nie dla siebie. Dlatego od dziś zmieniamy zupełnie formułę Fish Expressa. Od teraz w każdym Fish Expressie będą dwa podstawowe, główne tematy. Jednym będzie zawsze wywiad z jakąś ciekawą osobą, firmą bądź instytucją. Drugim tematem będzie temat, który w danym okresie czasu po prostu jest na topie. Specjalnie spółki ściągnęłem naszego gwiazdorka, czyli taki synonim naszego prezentu od sponsora, ponieważ od teraz każdy będzie mógł coś ciekawego wygrać, nie tylko zawodnik Władek Team. Szczegóły oczywiście podam w trzecim bloku tego filmu, czyli w prezencie od sponsora. Pomimo tego, że w zeszłym roku pożegnaliśmy się z KLS-em, imprez typowo morskich nie brakuje. Już za 2 tygodnie odbędzie się Rozewska Troć, czyli pierwsze morskie spinningowe zawody w poławianiu troci. Spotykamy się 4 marca, czyli w niedzielę, koło Latarni Morskiej w Rozewiu. Łowienie jest przewidziane od godziny 10 do godziny 14. Potem mamy podsumowanie, ciepły posiłek. Także naprawdę będzie bardzo fajna imprezka. 6 pucharów jak zwykle dla najlepszych wędkarzy. Myślę, że kwota 40 zł nie jest przerażająca. Jest to w zasadzie kwota wystarczająca na pokrycie cateringu, oczywiście tych nagród. Już wiemy, że Tomek ufunduje swoje własnoręczne, nierobione woblerki dla 3 najlepszych wędkarzy. Kombinujemy, żeby też jeszcze ta trójka, czy chociażby ten najlepszy wędkarz dostał jeszcze dodatkowo jakąś nagrodę od nas. Myślę, że naprawdę będzie fajna atmosfera. Także Rozewska Troć, ogólnopolskie zawody trociowe, 4 marzec. Jeszcze się można zapisać, także piszcie imię, nazwisko na numer 518-300-636. Naprawdę warto. Następnymi zawodami są zawody z cyklu Grand Prix Kuter Darłowo, 16-18 marzec, także no tutaj mamy też swoją drużynę, wysyłamy na te zawody. Myślę, że bardzo fajnie, warto w nich brać udział, ponieważ no wiecie, wędkarstwo morskie to nie tylko spinning czy surfcasting, to oczywiście też łowienie skutrów. Kolejnym terminem, który musicie sobie zarezerwować, jest nasza ogólnopolska rzutówka, czyli 25 marzec, plaża najprawdopodobniej w Karwi, ale mamy też lukratywną propozycję, żeby ta rzutówka odbyła się, no powiedzmy, na śródlądziu. Zobaczymy, dlatego teraz nie piszemy jeszcze tutaj na plakacie, gdzie to będzie, co tam dokładnie będzie się działo. Niemniej jednak już wiemy, że wpisowe będzie 40 zł, będzie to w zasadzie tak jak zawsze na pokrycie kosztów związanych z organizacją tej imprezy, jak zwykle 6 pucharów do najlepszych, a na tej rzutówce będziemy wędzić czy piec dzika. Także naprawdę, słuchajcie, jak zwykle, wiecie, ostatki u nas to ludzie mówią, że to po prostu jakieś weselicho po prostu jest, a tutaj rzutówka w plenerze i ładny dzik do jedzenia na ciepło. Naprawdę może być zacnie. Drobna informacja dla zawodników Władek Team, ponieważ 15 kwietnia mamy swoje wewnętrzne zawody w poławianiu dorszy z łodzi dryfujących. Jest to nasz klubowy kuter. No i tutaj oczywiście zawodnicy Władek Teamu, którzy no, zbierają punkty, bo chcą no, wziąć udział w Mistrzostwach Polski, w Grand Prix Polski i tak dalej. No i mają te dopłaty, wiecie, reprezentacja, te rzeczy. Wiadomo, no tutaj warto, żeby te punkty sobie nastukali. No wiecie, u nas mamy ten ranking Władek Team i się tego trzymamy. Jest to bardzo fajna sprawa. No i oczywiście zawodnicy, którzy są w naszych barwach, startują w naszych barwach, mogą liczyć również na wielkie dofinansowanie do Mistrzostw Polski, czy na przykład polecieć za połowę ceny na Festiwal Dorsza. 28 kwietnia nasi koledzy z Pomukla organizują jak zwykle swoją imprezę w Lubiatowie. Zapraszamy na nią serdecznie, tym bardziej, że najprawdopodobniej pojawimy się tam wielką ekipą. Kilka dni później, jak zwykle, majówka z Władek Team. Tym razem organizujemy rekord Guinnessa. Tak jak wiecie, w zeszłym roku ustanowiliśmy rekord Polski. Takimi małymi kroczkami zbliżamy się do epicentrum, które będzie w zasadzie za rok. No niemniej jednak teraz postanowiliśmy, że co szkodzi na przeszkodzie, ustanowimy sobie rekord Guinnessa. I no i w tym rekordzie Guinnessa, jak zwykle, pomaga nam Grzegorz Turski z Pomorzanki. W tym roku Urząd Miasta też ma pieczę nad tym, no bo wiecie, rekord Guinnessa, no to już nie są
przelewki, w tym roku postanowiliśmy, że ułożymy linię ze Wędzisk. To też temat, który zapodał nam Grzegorz, żeby zrobić jak najdłuższą linię ułożoną z Wędzisk. No, ludzie z rekordu Guinnessa zrobili oczy, ponieważ do tej pory nikt czegoś takiego nie zrobił. Zrobili nam oczywiście próg, że musimy mieć co najmniej 1000 Wędzisk. Przeliczyliśmy to u nas w klubie, wyszło, że nie ma najmniejszego problemu, żeby to 1000 Wędzisk, wiecie co, ułożyć. Dlatego pokrótce powiem wam, o co chodzi. Każdy, naprawdę każdy może przyjechać do nas tego 1 maja. No, my zaczynamy już od godziny 9 układanie tych wędzisk. Po prostu przyjeżdża, daje te swoje wędziska. Każde wędzisko otrzymuje specjalistyczną taką naklejkę Guinnessową na blanku. Bardzo fajna sprawa, że później, kurczę, no, masz takie wędzisko, które brało udział w rekordzie Guinnessa. Jest to pierwszy rekord Guinnessa wędkarski, który po prostu odbywa się na terenie Rzeczpospolitej. Chyba nie ma innego, jak jest jakiś inny, piszcie koniecznie w komentarzu. No i słuchajcie, po pierwsze, każdy zawodnik ma na blanku, na każdym blanku każdego wędziska ma tą super naklejkę. Poza tym otrzymuje na koniec certyfikat, że brał udział osobiście w tym rekordzie Guinnessa. No i po prostu, jeżeli ten biuro rekordów nam zakwalifikuje ten rekord, bo to też troszeczkę, wiecie, ta biurokracja trwa, oni muszą mieć wszystko nakamerowane i wszystko, ale no to po prostu mamy ten rekord w kieszeni. Dwa tygodnie później, czyli 11-13 maj, mamy kolejnego Grauwela. Jak zwykle na naszych pięknych władysławowskich plażach będziemy łowić ryby metodą surfcastingową. W zeszłym roku Mirek Gola i Michał Bolda zdobyli pierwsze miejsca w klasyfikacji Polaków, także naprawdę mamy się czym poszczycić. Podejrzewam, że w tym roku jak zwykle około 20-30 zawodników Władek Team zostanie oddelegowanych do tego, żeby wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Myślę, że fajna inicjatywa, więc zapraszam was serdecznie na Grauwela. Tydzień po Grauwelu odbywa się Belonada Ogólnopolska. Są to bardzo fajne zawody, ponieważ z małych łódek metodą trollingową na spinning łapiemy belony. Świetna sprawa. Dwa lata temu drużynowo żeśmy byli na trzecim miejscu, w zeszłym roku byliśmy na drugim miejscu. No mam nadzieję, że w tym roku Władek Team będzie na pierwszym. Niemniej jednak zapraszamy po prostu wszystkich na tą zacną imprezę, ponieważ naprawdę warto. Kolejna impreza, która odbywa się na naszych wspaniałych plażach Władkowych, to Puchar Kungera, czyli Grand Prix Surfcastingu, 25-27 maj, także zapraszamy serdecznie. Wszyscy, którzy są członkami PZW, mają licencję sportową i uwielbiają łowić dorsze z kutra, powinni pojawić się na imprezie Mistrzostwa Polski Kuter Darłowo, 10-13 maj, termin rezerwowy 17-25 czerwiec. Wiadomo, niektóre daty się nam nakładają, no ale niektórzy po prostu wolą łowić dorsze z kutra, niektórzy z plaży albo sobie spinningować. Ponieważ dobre łowiska surfcastingowe to nie tylko Władysławowo, postanowiliśmy od tego roku robić również taką cykliczną imprezę, nazwaliśmy ją Rozgrzewka. W tym roku będzie w Orzechowie, tak jak widzicie na plakacie obok. Mamy na plakacie niezawodnika Władek Team, jest to Krzysiu, każdy go zna, każdy go szanuje. Zapraszamy na te zawody po prostu wszystkich zawodników, wszystkie inne kluby. Chodzi o to, żeby po prostu spotkać się, wypić czasami browarka na tej plaży, porozmawiać. Integracja jest bardzo istotna, no i oczywiście wypróbować w jakimś tam stopniu dane łowisko, bo tak jak wiecie, no zaczyna się to centralizować wszystko w okolicach Władysławowa. No przykładem jest Grand Prix surfcastingowe w tym roku, które odbywa się w okolicach Władysławowa, chyba Karwia, tak? Potem mamy Mistrzostwa Polski w surfcastingu Władysławowo, czy na odwrót, no niemniej jednak to są po prostu okolice Władysławowa, dochodzi Grauwel, dochodzi masa imprez, które są we Władysławie, a my wychodzimy z tą inicjatywą, żeby nie robić tych imprez wszystkich we Władysławowie, dlatego też mamy Orzechowo, dlatego nasz kolega zgodził się na to, żeby być na tym plakacie. No, wszyscy się lubimy, więc nie stoi na przeszkodzie, żebyście wy pojawili się też na tej imprezie. Oczywiście, jak zwykle, 6 pucharów do najlepszych, postaramy się również o jakąś ciekawą nagrodę. Jak zawsze pierwszy tydzień września to Festiwal Dorsza. W tym roku Festiwal Dorsza odbędzie się 30 sierpnia, 2 września, czyli na przełomie sierpnia i września. Jak zwykle serdecznie na niego zapraszamy. No, fajna impreza, fajna lokalizacja. Dzieje się to wszystko w Pomorzańcu naszego kolegi klubowego Grzegorza Turskiego. My ze swej strony oczywiście też na tym będziemy. Będziemy z kamerą. Możecie sobie tam zobaczyć, jak wyglądał Festiwal Dorsza poprzedni. No, ten jest niemniej jednak 15
pracy. Także taka jubileuszowa edycja. Myślę, że bardzo warto być na tej imprezie. No i mamy też termin zapasowy 21-23 wrzesień. Jakby po prostu była niezbyt dogodna pogoda. Wszystkich zawodników, którzy mają licencje sportowe PZW, zapraszamy na Grand Prix Lesz Orzechowa w dniach 7-9 wrzesień. Są to oczywiście zawody surfcastingowe. Natomiast zawodników, którzy lubią łowić dorsze z kutra, zapraszamy serdecznie na Puchar Władysławowa, czyli Grand Prix Polski. Oczywiście trzeba mieć licencję sportową, trzeba być członkiem PZW. Grand Prix Polski Puchar Władysławowa odbywa się 14-16 wrzesień, termin rezerwowy 29-30 wrzesień. Oczywiście od razu już, żeby była jasność, zapraszamy na kolejne też Grand Prix kutrowe. Jest to 12-14 październik, termin rezerwowy 19-21 październik. W międzyczasie natomiast będą Mistrzostwa Polski w surfcastingu, czyli też trzeba mieć licencję, no ale no tutaj łowimy już z plaży, czyli też no, wędkarstwo morskie, nieco jednak inna forma. To Mistrzostwa Polski w surfcastingu odbędą się w Karwi 5-7 październik, także serdecznie zapraszamy. Pod koniec października, a dokładnie 27 października, odbędzie się kolejna edycja Norda Cup, która zawsze jest na plażach albo w okolicach Dębek, albo w okolicach Karwi. Niemniej jednak są to bardzo dobre łowiska, bardzo rybne łowiska i naprawdę nie ma wstydu, bo zawsze jest dużo ryb. Ostatnią imprezą, która kończy sezon wędkarski, sezon morski w Polsce, są ostatki surfcastingowe, czyli taka otwarta impreza, otwarta na wszystkich wędkarzy, bez żadnych imiennych zaproszeń. Każdy wędkarz, obojętnie jakiego klubu, może przyjechać na tę imprezę, ba, nawet może nie zapisywać się, przyjechać w dniu zawodów i w dniu zawodów wpisać się na listę startową, startować jako zawodnik. Jest to połączenie zmagań plażowych z taką biesiadą kaszubską. Dobrze wiecie, że na pierwszych ostatkach mieliśmy dzika, na drugich ostatkach żeśmy zrobili je nieco inaczej, tak troszeczkę pod wesele, były tańce i swawole. No niemniej jednak tą zeszłoroczną imprezę pod skrzydła wziął też burmistrz miasta Władysławowo, więc takie wiecie, dodatkowa taka jakby no mobilizacja, żeby ta impreza była jeszcze lepsza. W tym roku no myślę, że pobijemy zeszłoroczny rekord nagród, bo w zeszłym roku mieliśmy nagród za 11 000 zł, więc naprawdę no kupa tych nagród. Bardzo fajne nagrody, oprócz tego oczywiście 6 pucharów. Naprawdę wydaje mi się, że no jest to jedna z tych najlepszych imprez w ciągu roku. Z dumą powiem, że impreza robiona przez no, nasz klub. Także serdecznie rezerwujcie sobie termin. Jest to termin wstępny, taki sobota 10 listopada. Myślę, że tu się już wiele nie zmieni. Zapraszamy serdecznie na ostatki surfcastingowe. A teraz lecimy no, do kolejnej części Fish Expressa. Witam Państwa, chciałem Państwu zaprezentować nowość na ten rok. Jest to wędka Grauvel Vertix Scorpia. Występuje w trzech odmianach, z dużymi przelotkami, z wklejanką włókna szklanego dla lepszego pokazywania brań. I trzeci kij to jest kij, który jest na zwykłych przelotkach. Od razu muszę Was przeprosić, ponieważ ta pierwsza część, w której omawiałem te imprezy, których jest no niemalże 20, zajęła tyle czasu, że no niestety ten wywiad musiał być troszeczkę okrojony. No i ogólnie z tego wywiadu w tym dzisiejszym Fish Expressie zrobiliśmy taką mini relację z Rybomani. Niemniej jednak w kolejnych Fish Expressach będziemy starać się, żeby dzielić go równo na trzy części, czyli temat miesiąca, tak, temat danego Fish Expressa plus wywiad.
plus losowanie wszystkich nagród. Mam nadzieję, że uda to się zawsze tak zrobić, żeby zawsze to było równo podzielone, dzięki czemu będziemy tego Fish Expressa mieli w miarę ciekawego. Tak jak powiedziałem na wstępie, Fish Expressa od teraz, od tego nowego roku 2018, każda osoba, która ogląda naszego Fish Expressa, zostawi komentarz i łapkę w górę, będzie mogła otrzymać jakąś tam nagrodę. Będą to oczywiście troszeczkę mniejsze nagrody, na pierwszy rzut są to gadżety ufundowane przez firmę Graf, niemniej jednak zachęcamy do komentowania Fish Expressa, ponieważ z waszych komentarzy w kolejnym Fish Expressie zostaną wylosowane dwie osoby, które po prostu coś otrzymają. Nasi zawodnicy oczywiście są rozpieszczani. Tak jak było w poprzednich Fish Expressach, zawsze losowaliśmy co najmniej jedną nagrodę, która trafiała do zawodnika Władek Team. No, począwszy od tego Fish Expressa, z racji na to, że one będą publikowane raz na 2 miesiące, będziemy po prostu w każdym Fish Expressie losować dwie nagrody, które trafią po prostu do dwóch różnych osób. Dodatkowo zarząd Władek Team zdecydował, że na wszystkie zawody w danym roku kalendarzowym za duże punkty, mieliście to wcześniej takie logo, duże punkty, małe punkty się pojawiało, na wszystkie zawody, które są za duże punkty, nasi zawodnicy będą mogli wylosować darmowe starty. Na każde zawody będą losowane dwa nazwiska i te dwa nazwiska po prostu, jeżeli dany zawodnik będzie chciał polecieć na dane zawody, po prostu będzie mógł, dostanie zwrot, 100% zwrot tego wpisowego, tak, co tam trzeba zapłacić. Tutaj nie mówimy o noclegach i takich innych rzeczach, po prostu powiedzmy, że leci na naszą belonadę, nie wiem, chyba 350 zł kosztuje, czyli my losujemy dwa nazwiska i te dwa nazwiska mają zwrot kosztów, czyli dostają od klubu 350 zł. Oczywiście, jeśli spełnią podstawowe kryteria rankingu Władek Team, czyli będą reprezentować na danych zawodach nasz klub, otrzymają oczywiście za to punkty, które są doliczane do rankingu Władek Team, no i nasz sekretarz sprawdza, ten zawodnik był wylosowany, powinien dostać tą rekompensatę, czyli to powiedzmy to 350 zł, sprawdza, czy dostał punkty doliczone do rankingu, tak, nie ma sprawy, dostaje zwrot kasiory, także no jest dobrze, wydrukowałem sobie nawet, zobaczcie, coś takiego, to będziemy dzisiaj losować, czyli dzisiaj losujemy dwa nazwiska na rozewską troć, dwa nazwiska na rzutówkę, dwa nazwiska na klubowy kuter, ale zobaczcie, w kwietniu zaczyna się już robić kosmos, tak? W kwietniu będziemy losować 10 nazwisk, bo mamy Lubiatowo, mamy Glao Grauwela, mamy Mistrzostwa Polski Kutrowe. No słuchajcie, tam to już kosztuje, tak? Oprócz tego oczywiście Belonada, Grand Prix Surf Kongera. No w sierpniu są cztery imprezy. No tak jak wiecie, no w skali roku mamy 14 imprez, czyli łącznie 28 osób poleci za free. Będą to zawodnicy oczywiście Władek Team, także jeżeli ktoś jest jeszcze niezdecydowany, chciałby do nas dołączyć, śmiało, nie ma najmniejszego problemu. W komentarzu sobie gdzieś tam wrzucę link, żebyście zobaczyli, jak ta procedura wygląda. Oczywiście reprezentacja Władek Team dalej jest, tak? No i puszczamy zawsze trzynastkę, czyli tą pechową trzynastkę. Ktoś, kto jest w rankingu Władek Team na pozycji 13 za 50%, czyli naprawdę wspomagamy tych zawodników jak się tylko da. A teraz przystępujemy do losowania. Dzisiaj do rozlosowania mamy dwie nagrody. Pierwsza nagroda to jest taki oto plecak. Super, w sumie sprawa, wiecie, nawet dla surfcastingowców, ponieważ możemy sobie go otworzyć, zobaczcie, możemy sobie usiąść. Także myślę, że czy surfcastingowiec, czy łowiąc gdzieś w porcie, super sprawa, wszystko jesteśmy w stanie zapakować, no i powiesić sobie to po prostu na żywca, na plecy. Mi się wydaje, że lepiej być nie może. Drugą nagrodą będzie ufundowane przez firmę Konger kołowrotek. Tak jak wiecie, firma Konger wspiera nas, byli obecni na naszym rekordzie Polski na majówce Władek Team w zeszłym roku. Oczywiście są też obecni na rekordzie Guinnessa w tym roku, 1 maja. Serdecznie zapraszamy. No a kołowroteczek
wiecie, niczego sobie. Możemy go używać czy na kutrze, przeważnie na kutrze go używają, ale oczywiście nie ma też problemu, żeby no, używać go w metodach surfcastingowych. Ja go schowam, ponieważ wiecie, to jest nówka sztuka, nieśmigane wszystko. Mamy też o dodatkowy, dodatkowa szpula, także no, będziemy losować kołowrotek i plecak. No i oczywiście jeszcze nazwiska na zawody. Tak to wygląda, zobaczcie, na dole sobie wpisałem plecak i kołowrotek. Mam też klej i nie zawaham się go użyć. O, sobie tak posmaruję, bo na bieżąco będę przyklejał te nazwiska tak, jak było do tej pory. Tylko że będzie więcej tych nazwisk. Tak wyglądają te nazwiska. To są oczywiście nazwiska zawodników, którzy do tej pory po prostu spełnili wymagania prezentu od sponsora, czyli po prostu są naszymi zawodnikami i do dnia wczorajszego opłacili po prostu składkę członkowską. Ok. Mamy wszystkie nasze fistaszki w środku, losować będziemy w pucharze. Jest to w zasadzie najbardziej chyba pamiątkowy puchar, który mamy na naszej zacnej półce. Te półki są trzy. Będę miał wywiad z Markiem Markfishem w poniedziałek. Teraz ten w poniedziałek od godziny 20, także serdecznie na ten wywiad zapraszam. Będzie nieco inna kamerka, bo będzie ta kamerka, która nagrywa tą wersję live do naszej komisji weryfikacyjnej, która cały czas czuwa nad nami. Ona nieco szerzej bierze tutaj ten obraz, więc będziecie widzieć no te kolejne nasze półki z pucharami. No a wracając do pucharu, jest to puchar za pierwsze miejsce drużynowe za klubową ligę surfcastingu sezon 2017. Tak jak wiecie, już nie będzie KLS-u, także no tak jak mówię, tym bardziej pamiątkowy to jest puchar. Wrzucam te nasze fistaszki i może tak jak mamy tutaj na tej kartce, będziemy po prostu lecieć od góry, czyli na sam początek losujemy jakieś nazwisko osoby, która po prostu będzie miała za free rozewską troć. No oczywiście o ile no się na nią stawi, no trzeba na nią przyjechać, trzeba po prostu brać w niej udział, no i wtedy jest zwrot kasiorki. Któż to jest? Andrzej Dechnik. Andrzej, no kurczaki, chyba z tego co wiem, to ty nie za bardzo chciałeś jechać na tą rozewską troć, no to teraz, no to teraz masz dodatkowy strzał, że po prostu warto. A druga osoba, która poleci na rozewską troć za free, jest to Wiesław Kępka. Wiesiu, ty z Andrzejem lecicie na rozewską troć za darmo. Lecimy następne nazwiska. Teraz rzutówka. Nasza rzutówka, wiecie, już trzecia. Naprawdę fajna impreza. Będziemy kręcić dzika na tej imprezie, także może być naprawdę super. Piotr Jezierski. Piotr Jezierski. Następna osoba, która leci za free na naszą rzutówkę. No, oczywiście o ile po prostu spełni wymogi rankingu Władek Team, to jest Jacek Stachurski. Bardzo fajnie, Jacku. No i mamy następną chyba z tych trzech, chyba najdroższą, tak? Bo klubowy kuter, wiecie, kuter, no to tam 150 zł mamy na plakacie, że będzie kosztować, także no, jeżeli ktoś się będzie chciał, będzie mógł, no to ma 150 zł zaoszczędzone. Któż to jest? Jarek Rusak. Jarku, 150 zł, no, może być twoje, o ile oczywiście polecisz z nami pobawić się na tym kutrze, nałowisz sobie jakieś tam rybki, no i po prostu nic się to nie będzie kosztować. Druga osoba, która poleci za free na kuter, to jest Mirosław Gola. No, Mirek jest w zarządzie, myślę, że to się jedno z drugim nie gryzie, na razie wygląda to w ten sposób. No i teraz losujemy kogoś, kto wygra ten przepiękny kołowrotek Kongera 760, tak? No to już jest nagroda rzeczowa, nazwijmy to nagroda rzeczowa za styczeń. Już o, mam jednego fistaszka. Któż dostaje ten kołowrotek? Kamil Zbigniew Pionk. Proszę bardzo, tak, tak wygląda nasz fistaszek. Niektóre tutaj te nazwiska wyglądają bynajmniej dziwnie, ale to są czasami pseudonimy facebookowe, także nie ma się co dziwić. Kołowrotek dostaje Kamil, a ten zarąbisty plecak, któż dostaje? Któż? Dariusz Kazor. Dariusz, ty chyba też wygrałeś w zeszłym roku w pierwszym losowaniu w prezencie od sponsora torbę Tubertini, jak dobrze kojarzę, taką dużą, wypasioną tam za parę dobrych stówek, chyba 5.
a teraz wygrałeś plecak, kurczę, no jesteś rozpieszczany przez klub, no tak jak po prostu większość zawodników, bo tak jak sobie dobrze policzycie, co druga osoba w naszym klubie coś wylosuje, także źle nie jest. A ja zapraszam serdecznie do następnego Fish Expressa, który po prostu będzie za 2 miesiące, tak? Już sprawdzam sobie, to będzie Fish Express, który będzie losowany w kwietniu. Takie będą imprezy losowane na tym Fish Expressie, więc zobaczcie sobie, naprawdę warto po prostu wziąć udział w tym losowaniu. A to są jeszcze raz osoby, które dzisiaj wylosowały, no są tymi szczęściarzami. Na razie, cześć!